czwartek około godziny 13 na jednym z przejściu dla pieszych na terenie Jawora patrol ruchu drogowego zauważył mężczyznę, który nie ustąpił przechodzącym przez nie osobom. W związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego osobowym Mercedesem do kontroli. Kierujący, siedzący za kierownicą tego Mercedesa, młody mężczyzna najpierw zwolnił, a następnie zaczął szybko uciekać. Policjanci przystąpili do pościgu za tym mężczyzną, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna ten najpierw uciekał ulicami miasta Jawora, następnie przeniósł się do pobliskiej miejscowości. Tam wjechał w pobliże kompleksu leśnego, gdzie porzucił swój samochód. Dalszą ucieczkę kontynuował już pieszo. Na miejsce zostali skierowani wszyscy policjanci będący w tym czasie w służbie. Jeden z patroli zauważył w pewnym momencie młodego mężczyznę, który spaceruje polami. Na widok radiowozu mężczyzna ten jednak szybko schował się do pobliskiego zagajnika. Na miejsce został skierowany również policyjny pies, który potrzebował zaledwie kilku minut, aby wytropić tego mężczyznę. Chwilę po zatrzymaniu okazało się, co było tak naprawdę powodem jego ucieczki. Mężczyzna ten znajdował się bowiem pod wpływem środków odurzających. Ponadto policjanci ustalili w policyjnych systemach, że nie posiada on prawa jazdy, ponieważ zostało mu zatrzymane również za takie samo przestępstwo w roku 2016. Mężczyznę tego obowiązywał więc sądowy zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 lat. W trakcie pościgu okazało się również, że uciekający Mercedes posiada założone tablice rejestracyjne pochodzące od innego pojazdu. Zatrzymanym jest 27-letni mieszkaniec gminy Miściwojów, który w przeszłości był już karany. Dzisiaj mężczyzna ten usłyszał zarzuty i przyznał się do nich. Za popełnione czyny grozi teraz mężczyźnie do 5 lat pozbawienia wolności, bowiem taką karę przewiduje kodeks karny za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także za jazdę pod wpływem środka odurzającego, jeżeli czyn ten zaistniał powtórnie.